Cześć. Dzisiaj na opening wpada Single Strike Urshifu V-Box. Z Rapid Strike'a Urshifu V-Boxa miałem bardzo fajną kartę, więc mam nadzieję, nie powiem wam jaką, zobaczcie sobie w moim poprzednich filmikach. Tutaj też mam nadzieję, że coś wpadnie, ale co łączy te boksy ze sobą, to są tak poklejone, że otwarcie ich katorga. Dobra. Co jeszcze mamy z tyłu kartonika? Zobaczymy. No, bójcie się i spis wszystkiego, co jest. Mamy się bać Urshifu. Tak. Co jest tutaj? Jak to w tych boksikach? Promka Single Strike Urshifu V. Reverse Single Strike Energy. Jumbo karta i cztery paczki. Dwie Battle Stylesy, Darkness Ablaze i Crimson Invasion, z tego co pamiętam. No, tu są te fajne zamknięcia, które lubię i nie niszczą karty. Ciach, chyba że nieumiejętnie się to robi. Tak jak to właśnie zrobiłem. Ale nic się na szczęście nie stało. Ładna, ładna, ładna. Ogólnie Urshifu jest bardzo fajnym artem. Dumbo. Też super karcioch. I też super źle ścięty. No ale z tego się nie strzela. Hehe. Dobra. Wyciągamy paczki. Plastiku się pozbywamy i tak jak mówiłem, Battle Styles, Darkness Ablaze, Battle Styles, Sun and Moon Crimes Invasion, bardzo krzywo sklejona. No to zaczynam od najmłodszego, jak to zawsze lubię robić. Jazda, jazda. Nie ma czasu. 3, raz, 2, 3, 4. Uczymy się liczyć. Energia. Level Ball. Single Strike Energy. No to jest to, co mieliśmy w rewersie jako gwarantowaną w tym boksie. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda reverse i nie reverse. No to sobie od razu je położę obok siebie. Luxio. Jumper piesek, Markrow, Salandit, Bellsprout, Minfu, Slizzly Pit jest reversem i zwykły galerański Mr. Rain. Rain, 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 rararam. Jak fajnie się otworzyła. No, wydawało mi się, że fajnie. Dobra, Devastator paczek. Nawet bardzo niefajnie się otworzyła. 2, 3, 4. Jedziemy szybko, szybko. Single Strike Style Mustard Cheryl. No i w sumie bym chciał i musztardy, i Cheryl w full arcie. Handor, Shinx. Bo w Battle Style jest dużo fajnych full artów, trenerów, ale bardzo ciężko je trafić. Seedrai z reversem i zwykły Lurantis. Czyli tu nam się nie poszczęściło. Darkness Ablaze. Charizard. Pięknie majestatycznie wygląda. Czy to oznacza, że będzie piękna, majestatyczna karta z Charizardem w środku? Fajnie by było. Ja bym nie narzekał. 2, 3, 4. Standardowa energia. Dactrio. Dactrio. Coś mnie przeraża w tym arcie. Billowing Smoke. Heat Energy. Larvesta. O.
ciekawy, taki kosmiczny art, jakby z jakiejś innej planety. Hipopotas, golet, no też kosmiczny, no ma galaktykę gdzieś w tle. Kosmiczny dodatek, Skitty też, można powiedzieć, że te bąbelki to gwiazdy. Dino, Trapinch Reverse i Lugia. No, robi się biednie. Nie było nic póki co. Czy Sun and Moon Crimson Invasion uratuje ten opening? I czy trafi coś? Czy będzie tak zwany Last Pack Magic? Zobaczymy. 3, 4. Na szczęście. Energia. Starvaria. Piloswine. Luzamin. Phoebas. Staffle. Misdreavus. Chimeko. Karablast. Aron jest reversem. Boję się zobaczyć. Boję. Wracam się, nie patrzę. Nie patrzę. Nie patrzę. Uwaga, patrzę. Nic. Czyli jak widzicie, nie zawsze jest szczęście. Potrafią być cztery paczki z niczym. Czyli tutaj zostajemy tylko z promką i z jumbo kartą. No. Troszkę mi smutno, zawiodłem się. No ale nic. Będą następne openingi, będą następne dobre dropy. Zapraszam Was na nie. Lajkujcie, subujcie. Cześć!